Witam serdecznie, z tej strony Kacper Mojżesz, a to jest pierwszy odcinek z serii poradników na moim kanale. Jak często będą te poradniki? Tego sam nie jestem w stanie powiedzieć, ale postaram się je publikować w miarę możliwości regularnie. Dziś zaczniemy od jednego z najbardziej znanych edytorów tekstowych, czyli programu Word, będącego integralną częścią pakietu Office. Ja posiadam wersję 2019. Na wstępie kilka słów na temat, czym jest w ogóle Word i co można w nim ciekawego zrobić. Jest on jednym z najprostszych edytorów tekstowych, a jego obsługa jest łatwo przyswajalna przez użytkownika. Myślę, że każdy albo prawie każdy zna systemowy notatnik. Word to właśnie taki notatnik, tylko że znacznie bardziej rozbudowany. Posiada on wiele przydatnych funkcji i narzędzi. Może teraz Państwu pokażę wspomniany notatnik systemowy, tak dla porównania obu aplikacji. Gołym okiem widzimy, że ten program jest dość ubogi w funkcjonalność, co znacząco ogranicza możliwość robienia jakichś zaawansowanych operacji, takich jak na przykład wstawianie tabeli czy wklejanie grafik, nie wspominając o ich formatowaniu. Jak to się mówi, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Notatnik systemowy instalowany jest po prostu automatycznie razem z całym systemem operacyjnym Microsoft Windows. W odróżnieniu od programu Word jest całkowicie darmowy. Ten drugi niestety trzeba sobie kupić. No, chyba że ma ktoś założone darmowe konto na stronie Microsoft, dzięki temu mają Państwo dostęp do tego programu bez dodatkowych opłat. Ale ja polecam jednak kupić pełen pakiet, ponieważ bezpłatna wersja jest nieco uboższa narzędziowo niż ta komercyjna. Jest tam po prostu mniej przydatnych funkcji. Kończąc wstęp, przejdę do omówienia interfejsu użytkownika. To, co widzą Państwo aktualnie na ekranie, to pasek szybkiego dostępu narzędzi. Służy on do tego, żeby mieć wszystkie niezbędne narzędzia zawsze pod ręką. Można go dowolnie dostosowywać do potrzeb użytkownika. A więc istnieje możliwość dodawania lub usuwania z niego narzędzi poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Teraz dodamy do niego kilka narzędzi, takich jak nowy dokument, otwórz czy szybkie drukowanie, dzięki czemu finalnie mamy te ikony na tym wspomnianym pasku narzędziowym. Na samym środku, o, właśnie tutaj, widoczna jest nazwa naszego dokumentu. Można go nazwać poprzez zapisywanie całego dokumentu. Owy dokument w tej chwili nazywa się Dokument 2. Program sam nadał taką nazwę z automatu. Na samym końcu tego odcinka zmienimy ją, zapisując ten dokument ręcznie. No dobrze, wiemy już, co to jest pasek szybkiego dostępu. Idźmy więc dalej. To, co Państwo widzą aktualnie na ekranie, nazywane jest wstążką. Wstążka to nic innego jak zestaw pasków narzędzi w górnej części okna programu Word, które ułatwiają szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonania zadania. Wstążka jest podzielona na kilka kart. Każda z nich ma swoją nazwę. Narzędzia główne, wstawianie, projektowanie, układ odwołania, korespondencja, recenzja, widok, pomoc oraz plik. Każdą z nich omówię w następnym odcinku. To, co widzą Państwo teraz, nazywa się obszarem roboczym, czyli takim, w którym widać efekty naszej pracy. Istnieje również dolny pasek. Zawiera on m.in. takie informacje jak ilość stron w danym dokumencie, zaś obok widnieje liczba wyrazów w całym dokumencie. Po drugiej stronie mamy suwak, na którym można zmniejszyć lub zwiększyć widok obszaru roboczego. Obok niego znajdują się trzy opcje widoku. Pierwsza to tryb czytania, druga układ wydruku oraz trzecia, czyli układ sieci web. W tym odcinku napiszemy jeszcze tylko jedno zdanie i zapiszemy cały ten dokument. Można zrobić to na dwa sposoby. Mianowicie, za pomocą kliknięcia na dyskietkę znajdującą się na pasku szybkiego dostępu narzędzi, o, właśnie tutaj, lub skrótu klawiszowego naciskając kombinację klawiszy Ctrl plus literę S. Po naciśnięciu tego skrótu klawiszowego lub wspomnianej dyskietki pojawi się na monitorze okno do zapisu dokumentu. Tutaj wpisujemy nazwę dokumentu, poniżej możemy wybrać lokalizację, czyli gdzie docelowo chcemy zapisać ten dokument. My zapiszemy go na pulpicie. Kończąc ten odcinek, chciałem powiedzieć, że jeśli spodobał się Państwu ten materiał i chcą Państwo oglądać więcej tego typu poradników, to proszę zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę.
Czekam również na Państwa komentarze. Za wszystkie z góry bardzo dziękuję. Zapraszam również do odwiedzenia kanału Strefa Wyborowa, prowadzonego przez Adriana Nowaczka. Kolega Adrian użyczył głosu lektora w tym filmie, za co serdecznie mu dziękuję. Link do tego kanału znajdą Państwo w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Kacper.